Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. W 13 lekcji biblijnej będę mówić o Armagedonie, czyli ostatniej bitwie na Ziemi. Chiny obecnie się przebudziły i naród chiński stał się świadomy swej potęgi. Indie także się przebudziły. Nowy dzień nastał dla Azji. Jakie znaczenie będzie to miało w życiu międzynarodowym? Czy przyniesie pokój, czy wojnę? Starożytny prorok Joel mówi: obwołajcie to między narodami, ogłoście wojnę, pobudźcie mocarzów, niech przyciągnie, a dadzą się nająć wszyscy mężowie waleczni. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy. Kto słaby, niech rzecze, mocnym ja. Zgromadźcie się, a zbierzcie się wszystkie narody okoliczne, zbierzcie się. Spraw to, Panie, że tam stąpią mocarze Twoi. Niech się ocudzą i przyciągną te narody. Joel, rozdział 3, werset 9-12. Proroctwo mówi o tym, że niechrześcijańskie narody przebudzą się. Państwa, które były słabe w przeszłości, mają być natchnione duchem wojennym. Świat ma być najeżony bagnetami. Narody czynią przygotowania do światowego starcia. Azja sprzeciwia się panowaniu obcych mocarstw i powstanie, by uderzyć i zwalczyć dominujące państwa. Słowo Boże mówi: ogłoście wojnę, zbierzcie się wszystkie narody okoliczne, niech się ocudzą i przyciągną narody. Joel, rozdział 3, werset 9, 11, 12. Konsolidacja władz wschodu i zjednoczenie narodów do wspólnego celu świadczą o przyszłej wojnie. Pan Jezus przepowiedział, jaki strach ogarnie narody. Na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały, tak, że ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Łukasz, rozdział 21, werset 25-26. Liczbowo narody azjatyckie przewyższają państwa tzw. chrześcijańskie. Niewykorzystane bogactwa naturalne obiecują nieprzebrane skarby. Powstaje nowa Azja i rodzi się uświadomiony Wschód. Na pewno nadejdzie dzień, kiedy narody naszej kuli ziemskiej uderzą na drugiego i walczyć będą do upadłego. Będzie to dzień decydujący, zwany w Biblii Dniem Posieczenia. Gromady leżeć będą w Dolinie Posieczenia, bo bliski jest Dzień Pański w Dolinie Posieczenia. Joel, rozdział 3, werset 14. Pole bitwy. W roku 1938 generał brytyjski Sir Hamilton mówił: przeglądałem mapę bardzo dokładnie i doszedłem do przekonania, że najlepszym miejscem starcia, gdzie Europa odeprzeć i zmusić może Azję do cofnięcia się, jest Megiddo, zwane na niektórych mapach Armagedon. W encyklopedii brytyjskiej Encyklopedia Britannica, wydanie 13, tom 3, artykuł Turcja, czytamy: w przyszłym przebudzeniu się narodów azjatyckich Azja Mniejsza odegra prawdopodobnie najważniejszą rolę militarną jako miejsce spotkania wschodu z zachodem, południa z północą i jako zbiornik sił zbrojnych oraz jako miejsce militarnej ofensywy w każdym kierunku. Biblia blisko 2000 lat przepowiedziała i zgromadzi się na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon. Apokalipsa, rozdział 16, werset 16. Dolina Megiddo i góra Megiddo znajdują się na północno-zachodzie od Jerozolimy w Palestynie. Od niepamiętnych czasów odbywały się tam na tym terenie bitwy. W Starym Testamencie zapisane są bitwy jako bitwy w Dolinie Jezreel lub równinie Esdrelon. Dolina Megiddo przy końcu świata stanie się miejscem, gdzie zapoczątkowana będzie ostatnia krwawa rozgrywka między narodami. Tłoczona jest prasa przed miastem i wyszła krew z prasy aż do wędzideł końskich przez 1600 stajen. Apokalipsa, rozdział 14, werset 20.
Ta starożytna miara wynosi około 320 km. Krew będzie płynęła jak rzeka na tak wielkim obszarze i tak głęboko. Megiddo jest terenem bitew, jest krzyżówką zachodu i wschodu, jedyne miejsce, gdzie cywilizacja wschodu bezpośrednio styka się z cywilizacją zachodu i gdzie rozegra się wielki konflikt lub pojednanie dwóch cywilizacji, mówi World's Work, Zadania Świata, 4, 1930 rok, strona 91. Dlaczego nastąpi ostatnia wojna? Duch samolubstwa skłania narody do walki. Ostatnią kwestią to rozwiązanie będzie pytanie, kto ma rządzić światem? Ludzie marzą o zjednoczonym świecie bez granic. Ten sam duch panuje w religiach. Panowanie nad światem to główna przyczyna konfliktu. Jednym z powodów konfliktu będzie uczucie wyższości rasy. Inną przyczyną będzie dążenie do opanowania handlu i przemysłu oraz złóż czarnego złota. Na Środkowym Wschodzie znajdują się najbogatsze złoża ropy naftowej. Jak ważną będzie dolina rzeki Eufrat, kiedy wschód stanie przeciw zachodowi, chociażby pod względem handlowym, przemysłowym. Kraje między wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego a Zatoką Perską staną się naturalnym ośrodkiem konfliktu. Według brytyjskich statystyk wartość chemikaliów Morza Martwego w Palestynie, takich jak potas, brom, sól, gips, chlor itd., wynosi przeszło 1000 miliardów dolarów. W Palestynie jest słynny meczet Omara, ośrodek religii mahometańskiej. Tam jest centrum żydowskie i chrześcijańskie, ziemia święta dla trzech wielkich religii. Nie na próżno Bóg mówi, że jest to dolina posieczenia. Z powodu chciwości za bogactwem, władzą, chęcią panowania nad światem, nad wielkimi religiami tego świata, mamy trzy ważne przyczyny, dla których te tereny mają się stać sceną z ostatniej wojny na świecie i bitwy Armagedonu, która stoczona będzie na strategicznych polach Megiddo. Kto będzie brał udział w tej wojnie? Będzie to wielki konflikt obejmujący cały świat. Widziałem z ust smokowych i z ust bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy wychodzące podobne żabom. Albowiem są duchy diabelskie czyniące cuda, które wychodzą do królów ziemi i do wszystkich i na wszystek okrąg świata, aby ich zgromadzili na wojnę onego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego i zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon. Apokalipsa, rozdział 16, werset 13, 14, 16. Wielkie narody walczyć będą z wielkimi narodami, a małe narody udawać będą silnych. Kto słaby, niech rzecze, mocnym jest. Joel, rozdział 3, werset 10. Cały świat spotka się w dolinie Armagedon, by się wzajemnie wytłuc. Jest to jeden z możliwych scenariuszy, ale tylko Bóg zna prawdziwy scenariusz Armagedonu. Same wysiłki w kierunku osiągnięcia światowego pokoju w tym czasie, kiedy narody uzbrojone są po zęby, dają nam przekonujące świadectwo nagłego zniszczenia, które w niwecz obróci wszystkie plany pokoju i rozerwie nas świat polityczny i religijny w drobne kawałki. Kiedy ludzie mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy runie na nich nagła zagłada, tak jak bóle spadają na niewiastę będącą przy nadziei i nie ujdą przed zagładą. 1 Tesaloniczan, rozdział 5, werset 3. Rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom, Twoim prorokom i świętym, bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. Apokalipsa, rozdział 11, werset 18. Bóg wystąpi w swym gniewie, aby ziemię oczyścić od nienawiści, rozlewu krwi i rzezi. Wytraci tych, którzy niszczą ziemię. Wtedy pojawi się na niebie Jezus Chrystus widzialnie i słyszalnie.
Oto idzie z obłokami, ujrzy go wszelkie oko, którzy go przebili, i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Apokalipsa, rozdział 1, werset 7. Wówczas nastąpi koniec świata. Jaki los spotka wtedy chrześcijanina? Zlękli się na Syjonie grzesznicy, strach objął obłudników mówiących: któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym? Któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym? Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego, który się zyskiem sprawiedliwości brzydzi, który otrząsa ręce swe, aby nie słuchał o rozlewie krwi i zamruża oczy swoje, aby nie patrzał na zło. Tak na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego, chleb dany mu będzie, wody jego nie ustaną. Króla w piękności oglądają oczy jego, ujrzą ziemię daleko. Izajasz, rozdział 33, werset 14-17. Syjon to Kościół Boży. Jeżeli Pan Jezus stanie się naszym osobistym Zbawicielem, to bezpieczni będziemy. Bóg sam czuwać będzie nad swoją własnością, kiedy nadejdzie ten krytyczny dzień. Drogi przyjacielu, czy i ty opierasz się temu jedynemu, co może cię zbawić teraz od losu grzeszników, kiedy Armagedon nawiedzi świat? O, przyjmij go teraz, kiedy błaga za ciebie przed tronem Ojca w niebie, w świątyni, w kościele w niebie. Proś Boga, by Duch zmienił twoje serce teraz i uczynił cię gotowym, byś z radością mógł kiedyś patrzeć w miłe oblicze Zbawiciela, który przyjdzie zabrać swych wybranych. Dziękuję Ci, Jahwe, za proroctwo o końcu świata, o końcowej wojnie, o Armagedonie, o Twoim chwalebnym przyjściu po nas. Prosimy Cię, abyśmy my, nasze rodziny, krewni, znajomi, znaleźli się wśród Twoich wybranych i byśmy byli mogli żyć wiecznie w pokoju z Tobą, Boże, na nowej ziemi. Bóg jest święty. Psalm 94, werset 22. Lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego. Bóg jest święty, Bóg jest prawy, Bóg oblógł się w sprawiedliwość. Prawo jest podnóżkiem Jego nóg. Bóg jest wszechmogący, jest ponad wszystkim. Wszyscy kornie skłońmy głowy przed majestatem Bożym. Przyjmijmy z pokorą wszystkie wyroki Boże. Bóg jako wieczny swym wzrokiem obejmuje całą przestrzeń czasową. On wie najlepiej, co dla danego człowieka jest najlepsze. Ukorzmy się więc przed obliczem Bożym. Ty bowiem, Boże, jesteś najwyższy w całym kosmosie. Kierując się miłością, stworzyłeś cały wszechświat i nadal działasz, troszcząc się o swoje dzieła. Zrozumcie wszyscy buntownicy przeciwko Bogu i źle czyniący. Bóg was kocha, wzywa was do pokuty, do przyjścia do Ojca. Duch Święty napełni wasze serca miłością do Boga i bliźnich. Udzieli wam potrzebnych sił, mocy do powrotu na łono Ojca. W domu Ojca znajdziecie spokój swojej duszy. Bóg ukoi wasz ból, wyciszy wasze skargi. Bóg jako Ojciec otworzył wam podwoje niebios, da wam wieczne życie na nowej ziemi, pełnej szczęścia. Błogosławiony ten, którego Bóg prowadzi, którego uczy swoich Bożych praw, aby wprowadzić go do swojego Bożego Królestwa, pełnego radości, pokoju i zdrowia. Pójdźmy, oddajmy cześć Wszechmogącemu, pokłońmy się przed Ojcem Świętym, klęknijmy przed Ojcem Kochającym. Jahwe bowiem jest naszym Bogiem, a my Jego dziećmi. Amen. Dziękuję.